No, to co z tym generatorem? Nie wiem, nie ma światła. Potem trzeba jeszcze posprzątać u niego w pokoju. A mam mu sprzątać? No wiem, ale ten jeden raz. Dobra, tutaj gdzieś była szybka podróż. No jak na tak. No nie, kurde, ale jak włączyłem grę od razu, to chyba zależy od lokacji. Postaram się jutro ogarnąć na kolejny stream po prostu, jakby ogarnąć, tak? Żeby to lepiej działało, ale jak na razie, no musimy z tym dealować po prostu. Ja wiem, że krew to zjebał. Stópki zostaw, no nie. Denis, czemu cię stopy jarają? Powiedział Pergon, który lubi nogi. Zawsze mnie irytuje, że ludzie mylą jedno z drugim. Bo ja na przykład lubię nogi u kobiet, ale nie lubię tych stóp. Stoś 9 tysięcy, no ja pierdolę. Ile? Ile kurwa? Ale bit. Jest jakiś sklep z ubraniami, sprzedam mu złom. A ciekawe, czy jakbym miał tą postać w korpo, to bym miał kurwa miliony. Co nie ciekawe. Bo całe ciało jest piękne, no. Denis. A ty wiesz, co ludzie mówią, jak grają w Taganrompę? Nie, bardzo niedawno. Zachodni wiatr przyniósł mnie tutaj niczym płatek kwitnącej sakury. Ludzie, że ten, kto jest mordercą, kto jest mastermindem, kto zginie, kto przeżyje, kto coś tam, a moje pytanie, czy mogę się tepnąć? No to kwitnij tu sobie. Arigato. Niech dwoja przodkowie po... Dostanę u ciebie yukatę. Proszę bardzo. Proszę dla sobie wybrać. Irashaimase. Pierdolę. Nie wiesz, ona naprawdę ma do sprzedania hełm Japończyków. Uważam, żeby nie sprzedać tego, co nie chcę sprzedać. Logika. Ja na sali tych pierdowatych rzeczy, nie? Czy ja sprzedałem broń, którą miałem założoną, jak ten jebany debil? Kurwa mać. Coś tam dzieje na czacie. A, no nie, no jeszcze nie powiedział. Ale ma zamiar. Experience real space, never before. Spójrz.
Spójrz tylko na to. Też to widzisz, prawda? Albo zwariowałam, albo mam doświadczenie mistyczne. Jak się nazywa ta laska z dziwną fryzurą? Misty? To prędzej przypadek neurologiczny dla Wiktora. Albo zapytam o to ich oboje. Wszystkie obrazy z arkanami tarota w mieście, no ja pitole. Nie, pierdolę. Idziemy do tego starego znajomego. Nie, jak ty dziewczyny nie masz? Kurwa! Prawie wskoczyłem do wody, Jezus. Dobrze cię widzieć, Vi. Trochę... odludne miejsce wybrałeś. W sam raz na spotkanie takie jak to. Co ci się stało? Kiepsko wyglądasz. Tak wygląda człowiek ograbiony ze wszczepów pieniędzy i godności. Przynajmniej dobrze wdawiam się w miasto. Gdzie ten twój kumpel? Oda? Za chwilę powinien się zjawić. To do radości. Powiesz mi wreszcie, co to za jeden? To ochroniarz Hanako Samy. Hanako Arasaki. Mówimy o córce samego Saburo, tej z lotniskowcem w Zatoce. Nie, zgaduję, Denis. Mhm. Jeśli nam uwierzy, umówi nam z nią spotkanie. Na pewno mu ufasz? Tak. Aha. I to mnie miało przekonać. Nie mam nic do stracenia. Tak lepiej. Ale ja mam. Gorzej. Ja mam. Samochodem. To dobrze robi. Przynajmniej go widzimy. Kogoś już umina. Tą Chuti. Takemura-san. Oda. To ona. Twoja złodziejka. Mój świadek. Tak. To Vi. Potrafię mówić. Więc mów. Podobno coś wiesz. To ci się nie spodoba. Chcę gwarancji bezpieczeństwa. Masz ją. Możesz mu wierzyć. No dobrze. Tamtego wieczoru byłam w Konpeki Plaza. Na początku wyglądało to jak zwykła kłótnia, ale... nagle Yorinobu rzucił się na ojca i zaczął go dusić. Milcz. Ani słowa więcej. Sprowadzisz na siebie wyrok śmierci. To prawda. Hanako sama musi ją poznać. Jestem zajęty myśleniem, jak zapewnić jej bezpieczeństwo w tym mieście. Co może jej grozić? Teraz? Nic. Podczas parady na cześć Saburo-samy. Wszystko. Saburo-sama. Po polsku. Saburo-sama. A ciebie zajmuje pierdolona parada? Zgadza się. W przeciwieństwie do ciebie dopełniam swoje... Przecież nie możesz tego tak zostawić. Zgadza się. W przeciwieństwie do ciebie dopełniam swoich obowiązków. Co? Pożałujesz tych słów. Jedyne, czego żałuję, to, że zgodziłem się na to spotkanie. Jest nagroda za twoją głowę. Już wyświadczam ci przysługę, nie dostarczając jej na biurko Jorin... Przepraszam, że się wtrącam, ale długo jeszcze? Co ty byś zrobił na moim miejscu? Dostarczyłbym twoją głowę na biurko Jorinowu. W takim razie masz szczęście, że nie jestem... Oda! Nie prosimy o wiele. Jedno krótkie spotkanie. Hej, Vi, sprzątnąłem sypialnię i zrobiło się trochę miejsca. Na wypadek byś chciała zostawić mi parę rzeczy. Nocną bieliznę albo skrzynkę granatów na następną akcję. Wiesz, to co zwykle. To Hanako powinna zadecydować, czy mi uwierzyć. Nie ty.
pomożesz? Nie zrobię tego. Ale pozwolę wam odejść. Opuścicie miasto. No chyba nie. Jeśli jeszcze raz zobaczę któreś z was, nie będę taki wyrozumiały. Uważaj, przyjacielu. Ale dupek. Wszyscy jesteśmy daleko od domu. Co to? Bardzo kurwa dobrze. Jeden oszołom zaraz taki w zupełności wystarczy. Świetny kumpel. Masz takich więcej? Niestety, tylko jego. To się nie mogło udać. A jednak odnieśliśmy mały sukces. Tak? Jak to? To, co Oda powiedział, że po paradzie wracają do Tokio. Nic nam dodaje. Nie rozumiesz, parada. To może być nasza szansa. Co, mam ją rozjebać? Gdyby udało nam się jakoś zbliżyć do Hanako-samy. Ale najpierw trzeba będzie zrobić rekonesans. Będziemy potrzebować dokładnych planów Japantown. Poczekaj. Masz tu znajomości. Może jakiś fikser mógłby nam pomóc. Poczekaj, nie rozpędzaj się tak. Mówisz o tym, jakby to było takie proste. A sam twierdziłeś, że Hanako jest jedną z najpilniej strzeżonych osób w Night City. To prawda. Proszę tylko, żebyś skontaktował... kolejki. Data produkcji 2020. Jest taka fikserka, Wakako Okada. Prowadzi salon pachinko przy Jig Jig w Japantown. Powinniśmy jej złożyć wizytę. Zabierasz się ze mną? W porządku. No to wsiadaj. Gigi Street? Co to za nazwa? Nazwa z Night City. Zaczynam myśleć, że robisz mnie w chuj. Ja pitole. Wszystko u ciebie w porządku? Tak. Skąd nie mogę, Kret. Wiesz, Takemura? Po prostu pytam. Nie musisz się od razu napinać. Przepraszam, źle to zabrzmiało. Po prostu nie przywykłem do takich pytań. Wiesz, ludzie tacy jak ja mogą być albo w formie, albo w robie. Wiesz może, co dzieje się w Arasace? Tylko tyle, ile da się wywnioskować z wiadomości w telewizji. Mirinobu i jego marionetki strzeżą się do kamer i zapewniają, że wszystko jest w porządku. Bo jest. Ale wiesz co? Im szerszy uśmiech, tym bardziej fałszywy. O, patrz, jak szybko dojechaliśmy. Normalnie 3 sekundy minęły. Co słychać, Night City? Z tej strony Stanley. Wiecie co, Milita? Tylko jak już wiesz, jeden z tych chłopaczków rozpoznał swoją mazę. Mówiła mu, że pracuje. Ty chuju, ty skurwysynie! Co się tam dzieje? Co znowu? Tęskniłem za tym dźwiękiem. A ten jak do siebie wchodzi? Ależ róg, to jakieś nieporozumienie. Róg? Nie wiem, kto obrobił twoich ludzi, ale nie byli to Tigersi. Moi chłopcy znają zasady. A teraz przepraszam, mam gości. Wi, dobrze cię widzieć. A kim jest twój uroczy przyjaciel? Pracujemy nad czymś razem, to wszystko. Takemura Goro desu. Okada-san, owai dekite kouhei desu. No proszę, gentleman.
Szkoda, że poszukiwany przez wszystkie służby Arasaki. A ty, Vi, przyprowadzasz... Podejmij jeden powód, dla którego nie zadzwonię teraz do odpowiednich ludzi. Gdybyś chciała zadzwonić, już byś to zrobiła. Jesteś ciekawa, z czym... Przechodzimy. Mów, czego chcecie. Tylko pamiętaj, że wciąż mam telefon pod ręką. Ja go nie widzę. Potrzebne nam informacje na temat parady w Japantown. Czyli chodzi o Arasaki? Daj nam tytuł, Denis. Znów. Nie rozumiem tylko, dlaczego przychodzisz z tym do mnie. Dexter Deshon nie odbiera? Arasaka i Tiger Claws. Trochę jak psy i koty na jednym podwórku. A ty raczej nie bałasz miłością do ludzi, którzy zabili ci wnuka. To było dawno temu. Czas leczy rany? Nie takie. Nie takie. Wszystko jest na drzazgach. Ile to będzie kosztować? Ja... Pewnie jakąś przysługę. Widzę. Dostajecie je gratis. Okada-san. Najwięcej kosztują rzeczy otrzymane za darmo. Bierzecie czy nie? Na pewno za darmo. Mam swoje powody i cierpliwość na wykończeniu. Dobra, sprawdźmy to gówno. Japantown. Na czas parady cały ten obszar zostanie wyłączony z ruchu. Główny punkt programu? Pokaz platform Dashi. Przelecą tędy, wysoko, ponad ulicami. Wzdłuż całej trasy jest sporo balkonów. Będę pamiętał kret, ale dzięki za przypomnienie. Zapewniających dobrą widoczność. Hanako Arasaka będzie gościem honorowym. Wygłosi przemówienie z To facet? Na zdjęciu wygląda jak kobieta. Dokładnie w tym miejscu. Niewiele wiemy o ochronie, ale po ostatnich wydarzeniach Hanako będzie świetnie strzeżona. Podczas poprzedniej parady rozmieścili swoich tajemnic. To kobieta czy facet? Najpierw mówisz, że będzie robił przemowę, a później, że teraz... będzie uważała, no to kurwa. Do obserwacji terenu wykorzystają miejski monitoring. Punkt dostępu znajduje się w tej starej, zautomatyzowanej sterowni. Przydatna sprawa, gdyby mnie ktoś pytał o zdanie. Po wszystkim platformy opuszczą Japantown, a my jak co roku zostaniemy z górami śmieci, których nikt nie posprząta. To wszystko, co mam. Musi wystarczyć. Teraz powinniście stąd iść. Nie interesuje cię, do czego nam to wszystko potrzebne? Całkiem dobrze mi z błogą nieświadomością. Zresztą, przecież wkrótce się dowiem. Dzięki. Dziękujemy, Okada-san. Pozdrawiam. Urocza kobieta. Te dane to naprawdę może być użyteczne. Ale spróbuję się jeszcze czegoś dowiedzieć na własną rękę. Trochę się tutaj pokręcę, przedzwonię w parę miejsc. Dam ci znać, jak tylko wypłynie coś nowego. Uważaj na siebie. Ty też. Do zobaczenia. Czy mam czekać, tak? Z tym zadaniem. Poczekaj dzień na telefon. Dobra, a tutaj mam widać w Pacyfik. No, chętnie bym zrobił szybka i wściekła, ale jest już taka godzina, że ja pitolę. Ale znaczy jestem zmęczony. Więc ja jeszcze poczynam sobie jakieś rzeczy, czy można poprawić Cyberpunka w kwestii streamowania. Ale ogólnie dziękuję każdemu, kto był. No fajnie się grało. Jutro zrobimy te wyścigi i myślę, że w końcu, nie wiem, ogarniemy jakoś te misje fabularne dalej. No więc dziękuję każdemu, kto był.